Fiat 600, czyli Seicento. Słowo, które dla wielu osób z mojego pokolenia oznaczało wolność, a może raczej niezależność. Pozwalało bowiem na poruszanie się swoim własnym samochodem. A czym 600 jest dzisiaj? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jak pewnie wiecie, bo Fiat chwali się tym w zasadzie w każdym możliwym miejscu, siedzę w samochodzie wyprodukowanym w Polsce, a konkretnie w Tychach. I w zasadzie można byłoby powiedzieć, że przynajmniej na ten moment właśnie to jest polski samochód elektryczny. I może jak widzicie, chociaż nie wiem czy widzicie, bo tak świeci słońce, ale pierwszy plus elektryków, pierwszy plus dla mnie z tych większych plusów elektryków, czyli jadę sobie buspasem, akurat teraz jest rano, ruchu tutaj dużego nie ma, ale gdyby tutaj wszystko stało, to ja bym sobie jechał buspasem, ale do tego zaraz przejdziemy. Zacznijmy tak jak zawsze od możliwości transportowych, jakie oferuje ten samochód. Zaglądamy do bagażnika. I znajdujemy tu 360 litrów pojemności, co brzmi całkiem spoko. Szkoda natomiast, że pod podłogą nie znalazło się miejsce na kable do ładowania. Nie znajdziemy go też pod maską. Dobra, to mamy ogarnięte. Zostaje nam kanapa. Wskakujemy. I przy moich 182 cm wzrostu ja się tutaj zmieściłem, ale na styk ciężko też schować stopy pod fotel kierowcy. Natomiast dużo lepiej jest nad głową i tutaj miejsca mi nie brakowało. Dla formalności sprawdźmy też grześka, tutaj 192 cm. Wiadomo, że przed kolanami tego miejsca nie będzie, natomiast nad głową jest ok. A nie ok jest brak nawiewów z tyłu. No i jak widzicie, z jednej strony jest to samochód dużo, dużo przestronniejszy, z lepszymi możliwościami transportowymi niż na przykład 500, bo ta właśnie przez swój niewielki rozmiar no raczej ma dość ograniczoną grupę klientów. Tutaj jest dużo lepiej, no ale z drugiej strony, jeśli spodziewalibyście się jakiejś dużej przestronności z tyłu, bo na przykład samochód jest wyższy, to nad głową jak najbardziej tak, no ale tutaj kluczowe będzie miejsce na kolana, także to polecam sprawdzić. I tu dosłownie na chwilę przerwę, ponieważ mam bardzo fajną informację od jednego z partnerów kanału, czyli 70 Mai. Otóż, jeśli chcielibyście sobie kupić wideorejestrator samochodowy, ale nie wiecie gdzie to zrobić, jaki model wybrać, to możecie w tej chwili udać się do jednego z rozmieszczonych w całej Polsce punktów sprzedażowo-montażowych od tego producenta. I tam wybierzecie sobie sprzęt najlepszy dla siebie i jeśli nie chcecie go potem montować, a może nie umiecie, a może po prostu nie chcecie przeprowadzać na przykład tylnej kamery na zewnątrz, to wszystko zostanie oczywiście tam na miejscu zrobione za Was, a przede wszystkim, jeśli kupicie sobie taki sprzęt i wykupicie usługę montażu, to dostaniecie kartę pamięci Samsung Endurance Pro za całą złotówkę. Po więcej informacji, jakie to są modele, gdzie są te punkty i tak dalej, odsyłam Was do opisu tego filmu. No i dodam też jeszcze na koniec, że cała akcja trwa do 15 października, także trzeba działać. A my wracamy do testu. No i okej, to uznajmy, że tylną część mamy załatwioną, przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. I być może tak nie powinno się robić, tylko testować samochody jakoś obiektywnie, no ale ja nigdy tak nie robiłem, więc też nie będę udawał dzisiaj. I powiem o moim pierwszym wrażeniu. Ja jak wsiadłem do tego samochodu, to te pierwsze chwile były takie... Powiem wprost, byłem rozczarowany. Nie wiem, czy ja się za bardzo nastawiłem, że tu będzie nie wiadomo co, wodotryski, fontanny. I te pierwsze godzina, dwie, mówię, kurczę, tak trochę bez szału. Tu jakieś, nie wiem, plastik wyglądający jak goła blacha, nie wiem jak włączyć bieg, tu coś lata, nie wiadomo co to jest. Nie wiem dlaczego byłem trochę tym samochodem rozczarowany, a po co ja to w ogóle mówię, bo może się zdarzyć, że ktoś z Was będzie miał podobnie. Natomiast mój wniosek po tygodniu jest taki, że ja z każdym dniem ten samochód lubiłem coraz bardziej. Po tygodniu mogę wręcz powiedzieć, że chyba całkiem się polubiliśmy. Znaczy w sumie nie wiem, czy on polubił mnie. I jest tu oczywiście kilka mankamentów, o nich za chwilę. Myślę, że to jest ważne, że czasami w samochodach zdarza się tak, że pierwsze wrażenie wcale nie musi być zbieżne z tym drugim, trzecim, a może i czwartym. No ale dobra, do konkretów. Co my tu w ogóle znajdziemy? Przede wszystkim całkiem wygodną pozycję do miasta i nie powiem Wam tym razem, jak te fotele sprawują się na trasie liczącej 1000 km, bo takiej po prostu nie zrobiłem, chyba nigdy elektrykiem nie zrobiłem takiej trasy. Także jeśli ktoś ma takie doświadczenia, to podzielcie się z nami w komentarzach. Ale do miasta te fotele, mimo raczej braku podparcia bocznego, dla mnie są spoko. Dodatkowo, jeśli ktoś na przykład nie wiedziałby do końca, w jakiej marce siedzi, bo tu jest napisane 600, no to wystarczy spojrzeć na fotele. I tutaj tych znaczków Fiat jest miliard.
I to też wygląda całkiem ciekawie. W ogóle tutaj jest dużo takich smaczków. Na zewnątrz Fiat też w wielu miejscach podkreśla, że to jest 600. Mi się to na przykład podoba, bo ten samochód generalnie ma sprawiać wrażenie takiego pociesznego. Cały czas tak mówiłem do córki i to jest chyba najtrafniejsze określenie. No ale dobra, wracamy. Bo powiedziałem o tej skrzyni biegów, która jest tutaj. Nie ma tu żadnego drążka, nie ma tutaj dźwigni. Czy to jest lepsze czy gorsze w takiej codziennej obsłudze? Nie wiem, bo na początku wydawało mi się, że to jest jakaś lipa, potem się po prostu przyzwyczaiłem, jak do wszystkiego. No ale zobaczcie, przez to, że biegi możemy sobie zmieniać, włączać tutaj, tymi przyciskami, mamy tu miejsce. Mamy takie coś. Możemy to sobie zwinąć i przez to raz, że tu mamy ogromny schowek, a dwa, mamy duży schowek tu. Jeśli na przykład potrzebujecie tutaj dużo schowków, to dzięki temu, dzięki takiemu rozwiązaniu, takiemu projektowi, je dostaniecie. Powiedzmy teraz o kolejnej fajnej rzeczy, czyli obsługa klimatyzacji. Mimo że, może widzicie, chociaż nie wiem, możemy ją obsługiwać dotykowo z poziomu ekranu, to jest tak naprawdę zduplikowana funkcja przycisków. Na szczęście w tak nowoczesnym samochodzie, elektryk i tak dalej, możemy sobie klimatyzacją sterować przyciskami i to jest super. No ale teraz coś nie super. Elektryk. Z założenia raczej samochód do miasta. Z wielkości też. No ale to jest Stellantis. Już wiecie. No nie ma Auto Hold. Ja zawsze liczę, że ja po prostu nie znalazłem. Może jest jakaś funkcja, która to odblokowuje. No ale chyba tak nie jest. A może jeśli tak jest, to mi powiedzcie. Bo ja tego nie skumam. W samochodzie elektrycznym do miasta nie ma Auto Hold. No ale chyba nie ma. Nacisnę jeszcze mocniej hamulec, żeby się upewnić. Puszczam. Jadę. To chyba nie ma. Z rzeczy, które mi się tutaj też nie do końca podobają, to znowu chciałem użyć słowa z przyzwyczajenia. Zegary, ale to nie są zegary, to jest cyfrowy wyświetlacz. Nie będę się rozwodził. Jak to lubicie, to spoko. Ja za tym nie przepadam. Wolałbym zegary, chociaż tutaj by się raczej nie zmieściły. No i multimedia. Przede wszystkim zobaczcie na proporcje tego ekranu. On jest szeroki, ale niewysoki. Na początku też mówiłem, dziwne to jakieś, ale z praktyki. Ja na przykład bardzo często jeżdżę używając Android Auto i po lewej stronie mam mapę, po prawej stronie mam Spotify'a, żebym widział jaka jest piosenka, żebym mógł sobie przełączać. I to jest super rozwiązanie do takiej sytuacji. Bardzo dobrze widać mapę i też widać dobrze piosenkę, można sobie przełączać. Pod tym względem super. Ważna sprawa. Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowo, także hura. I też stabilnie. Ani razu mi się tutaj nic nie rozłączyło. Telefon parował się od razu po wejściu do samochodu. To jest Samsung. Nie wiem, jak jest z innymi. Co do samej obsługi tych multimediów, to fajne jest to, że możemy sobie tutaj tworzyć profile, dostosowywać te kafelki do siebie i pewnie po pewnym czasie stanie się to wygodne. Ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem tego systemu, ale tak jak powiedziałem, praktycznie cały czas jeżdżę na Android Auto, więc raczej mi to nie przeszkadza. O fabrycznym audio raczej rozwodził się nie będę, bo za bardzo nie ma nad czym. Gra to tak po prostu fabrycznie. Może teraz widzicie, a może nie, zwrotność. No ale to jest chyba oczywiste, to jest samochód do miasta i dokładnie tak ma być. No i ostatnia rzecz z wnętrza, bo o niej też wspomniałem, czyli to. To pasuje do koloru samochodu. Być może to pasuje do charakteru samochodu. Ale czy mi się to podoba? Przejdźmy do jazdy. I może na początek, żebyście w ogóle wiedzieli, czym ja jadę. Cyferki. Pod maską znajdziemy jednostkę elektryczną o mocy 156 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 260 Nm. Samochód w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 150 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie równych 9 sekund. Dobra, ale zanim przejdziemy dalej, no to siedzimy w końcu w elektryku, także część elektryczna. I tak, akumulator, który znalazł się na pokładzie, dysponuje pojemnością 54 kWh, a jego pojemność użytkowa to kWh 51. Możliwe jest ładowanie prądem zmiennym o mocy 11 kW lub prądem stałym o maksymalnej mocy kW 100. Zgodnie z katalogiem, ładowarka o takiej mocy powinna uzupełnić baterię od 20 do 80% w jakieś 27 minut, natomiast praktyka pokazała, że trwa to około 10 minut dłużej. No i teraz tak. Chyba najważniejsza rzecz, jaką ja muszę Wam powiedzieć,
po tygodniowej jeździe tym samochodem jest taka, że mimo tego, że to jest dość nieduży samochód i dość nieduży samochód elektryczny, to każda osoba, która miała kontakt z elektrykami, czy większość osób, może spodziewać się, że to będzie taki wariat, dotykacie gazu, wystrzela was do przodu, szaleństwo. No i właśnie nie. Zobaczyliście to też na pewno po danych, bo te 9 sekund szału nie robi i właśnie tutaj tak jest. Żeby pojeździć szybciej tym samochodem, a może inaczej, żeby przede wszystkim bardzo szybko wystartować, trzeba używać trybu sport. Inaczej naciskasz gaz i elektryki przeważnie od razu wystrzelają do przodu. A tutaj jest pewna zwłoka. Potem jest znowu taka chwila napędzania się i dopiero jest szybciej. Sport to likwiduje, no ale chyba nikt nie będzie jeździł cały czas na sporcie, więc miejcie tego świadomość. Mimo, że to jest Fiat 600 elektryczny, to nie jest... Znaczy nie będę mówił, że to nie jest dynamiczny samochód, bo w miarę jest, ale w kategorii elektryków nie spodziewajcie się tutaj szału, mówię o dynamice. Druga rzecz to prowadzenie. I tutaj znowu, to jest zdecydowanie samochód do miasta. Ta kierownica, nie wiem, użyję takiego kolokwialnego określenia, lata sobie na lewo i prawo po prostu tak. Nie wiem, czy powiedziałem konkretnie. Nie ma tu praktycznie oporu. Coś takiego, jak kiedyś było we Fiatach i był taki przycisk City. To jest tak, jakbyście cały czas jeździli właśnie na tym trybie City. Do manewrowania, do wjeżdżania na jakieś parkingi i tak dalej, to jest super. I to jest w sumie do tego samochód, bo gdzieś tam na zakręty nie do końca. No ale może ja po prostu, nie wiem, czy za dużo wymagam, czy trochę bez sensu testuję samochód, bo to nie jest samochód do latania po zakrętach, do latania w trasy. To jest samochodzik miejski. Więc do takich rozwiązań być może to jest super. Mniej super natomiast jest to, że możemy sobie co prawda włączyć tryb B, czyli rekuperację, ale ona nie ma regulacji, na przykład gdzieś tutaj przy kierownicy. Czyli albo mamy dosyć dużą rekuperację, albo ja to wyłączam, bo ja tego nie lubię i nie mamy jej w ogóle, czy praktycznie w ogóle. No i dobra, powiedziałem też, że to nie jest samochód na trasy, więc myślę, że to będzie oczywiste, ale ja no sprawdziłem, bo to trzeba sprawdzać. Gdzieś tam przy 100, nawet 20, 30 tu jest dość głośno. No ale znowu, kto tym samochodem będzie robił po 1000 km? Może taką osobą jesteś, to daj znać, bo jestem mega ciekawy, czemu akurat czymś takim. W każdym razie będzie tutaj raczej głośniej. I jeszcze jeden aspekt, czyli zawieszenie. Bo to jest też tutaj, myślę, duży plus. To nie jest samochód bardzo miękki, inaczej mówiąc, nie będzie was bujało na tych wszystkich nierównościach i tak dalej. Ja na przykład czegoś takiego nie lubię. Wiem, że wszystkim osobom, które ze mną wtedy jadą, jest na przykład niedobrze. Tu tego nie ma. A jednocześnie cały czas jest zachowany taki dość komfortowy charakter jazdy tym samochodem, więc ja uznaję ten właśnie charakter zawieszenia za plus 600. No i trzeba wspomnieć jeszcze jeden aspekt, czyli chciałem powiedzieć, ile to spala, ale ile to zużywa prądu. A tutaj moje wyniki prezentowały się następująco. W mieście zużywałem około 15-16 kWh na 100 km. Pod Warszawą gdzieś tam do 80 km na godzinę około 17. Droga ekspresowa, no tutaj dobijałem już do 20 kWh, a na autostradzie nawet do 25. Także zasięg przy takim zużyciu to jakieś 200 km. No ale dobra, bo to będzie gwóźdź programu. Jeśli spodobał wam się taki samochód, chcielibyście mieć nowe Seicento, no to pytanie, ile dzisiaj takie cacko kosztuje? I tutaj, o ile cena hybrydowej 600 startuje w okolicy 110 tysięcy złotych, tak wersja elektryczna, to przynajmniej 165 tysięcy złotych za wersję Red, a wersja La Prima to równe 190 tysięcy złotych. No i co? Usiedliście z wrażenia? Oczywiście będzie dużo, dużo, dużo lepiej w przypadku wersji hybrydowej, na szczęście, bo to jest mega ciekawy samochodzik. W takiej kategorii do miasta coś innego. Zobaczcie chociażby na wygląd. Z daleka widać, że to jedzie coś innego. Coś takiego właśnie, jak ja to określiłem, pociesznego. Ja lubię takie samochody, które się wyróżniają. I ten czerwony kolor, może właśnie. Red. To jest wersja Red. Muszę wam o tym wspomnieć, bo może się komuś wydawać wersja Red jakaś specjalna, super wypasiona. No właśnie nie. Wersja Red ma dla mnie... Czy są tutaj dwa problemy? To są oczywiście problemy dzisiejszych czasów. Mamy tu teoretycznie dostęp bezkluczykowy. Mam tu gdzieś kluczyk. Odpalę sobie, uruchomię samochód, dotykając przycisk. Ok, to jest dostęp bezkluczykowy.
Tylko że co z tego, skoro żeby wejść do tego samochodu, ja ten kluczyk gdzieś tam w nerce, w plecaku muszę znaleźć, otworzyć, wejść i dopiero uruchomić sobie samochód bezkluczykowo. Uważajcie na to, bo jestem pewny, że bardzo wielu z Was jest mega przyzwyczajonych do pełnego dostępu bezkluczykowego. Uważajcie oczywiście przy wyborze wersji. No a druga rzecz jest taka, że znowu wspomnę, samochód do miasta, czyli non-stop manewrowanie, a w tej wersji nie ma kamery. Dawno nie jeździłem samochodem, gdzie naciskam wsteczny, a tu się nic nie wyświetla. Także zwracam uwagę, żeby po prostu nie przegapić. Wracając do podsumowania. Wersja elektryczna to będzie mega, mega, mega specyficzny samochód, bo przy tej cenie i przy tym rozmiarze może być trochę ciężko. Mam duże nadzieje co do tego samochodu w wersji hybrydowej. I bardzo czekam na taki test. Fiat 600, po tygodniu spędzonym za jego kierownicą, to jest samochód, który ja naprawdę polubiłem. Za to, że jest trochę inny. Za to, że daje trochę radości. Nie samym prowadzeniem, ale po prostu obcowaniem z nim. Za te detale, za te oznaczenia. Za takie rzeczy. Takie inne rzeczy. On robi bardzo pozytywne wrażenie na wszystkich, którzy do tego samochodu wsiadają. I może tak jednym zdaniem, ten samochód naprawdę da się lubić. Chociaż nie wiem, czy w wersji elektrycznej za takie pieniądze. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym samochodzie, czy nim jeździliście, czy może chcecie taki samochód zamówić, bo w sumie znam jedną osobę, która taki samochód zamówiła. Także czekam w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. No i też jak zawsze, na koniec poproszę o ocenę tego materiału, bo to mi bardzo pomaga w rozwoju kanału, w zdobywaniu coraz to lepszych samochodów. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!